kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam podać 5 sposobów na wzmocnienie relacji w związku, oczyszczenie tych relacji. Jest to bardzo ważne, dlatego że często jest tak, że się mocno kochamy, a doskonale nie rozumiemy. Bardzo dużo z Was dzwoni do mnie w momencie, kiedy coś się w związku chwieje. I oczywiście te wszystkie sposoby na planie fizycznym, typu rozmowa, typu udanie się nawet do psychologa, próba zmiany, próba kompromisu, jeżeli dwie osoby chcą, są bardzo skuteczne, ale czasem trzeba sobie pomóc również w takiej magicznej formie, dlatego że nie zawsze wszystko to, co logiczne, po prostu działa. I ja znalazłam dla Was takie 5 sposobów na wzmocnienie relacji partnerskich, czyli w związkach, które już istnieją. Pierwszym bardzo prostym sposobem będzie zastosowanie skryptu runicznego. Ja uważam, że proste sposoby są skuteczne, dlatego że są proste w wykonaniu, dlatego że może je każdy zastosować, że nie są niebezpieczne. I uwielbiam runy. Runy działają energią kształtu. I najprostszym takim skryptem runicznym na wzmocnienie relacji jest skrypt runiczny z runy Gebo. Wygląda on w ten sposób. Mamy tutaj jedność mężczyzny z kobietą w domu, w miejscu. Czyli to jest coś, co daje nam stabilizację. Składa się z 4 run, czyli tak naprawdę daje nam cyfrę ziemi, tego takiego uziemienia, wzmocnienia. No i właśnie ta jedność między kobietą a mężczyzną. Taki skrypt malujemy czerwoną farbą, czerwoną kreską na kartce, bez kratek, najlepiej jak najbardziej naturalnej, czyli na przykład papier czerpany, możemy namalować na muszelce, na kamyku, na kawałku drewienka i nosimy przy sobie albo kładziemy w domu, w niekoniecznie widocznym miejscu, ale tak, żeby te runy działały na nas energią kształtu. Czyli to jest taki pierwszy skrypt. Dlaczego na czerwono? Dlatego, że one daje runy, żeby miały moc. W grimoirach, w starych księgach malowano krwią swą własną, natomiast teraz już nie musimy w tych czasach przesadzać i może to być po prostu czerwony atrament. Ważne, żeby skupić się przy malowaniu, nie tak na odczep się, chociaż runy działają energią kształtu, wiadomo, że i tak podziałają, ale skupiamy się na swojej intencji, czyli na polepszeniu więzi, relacji partnerskich, malujemy ten skrypt i no właśnie nosimy przy sobie albo zostawiamy w domu, czyli to jest pierwszy, bardzo, bardzo taki dobry, skuteczny sposób. Runy nigdy nie zadziałają wbrew nam, jeżeli jest coś do polepszenia, nie w momencie, kiedy już w zasadzie jesteśmy na rozstaniu, to ja myślę, że możecie to wypróbować jako taką, jako takie pierwsze działo wysunięte na czele i w dużej mierze to podziała. Drugim sposobem jest przy naprawianiu relacji partnerskich, jest, uwaga, nie sama naprawa relacji, tylko odcinanie negatywnych wpływów. Dlatego, że bardzo często zdarza się, że w związki wtrącają się osoby trzecie. Że ktoś ma dziwne pomysły i swoje jakieś dziwne traumy, które odreagowuje na partnerze. Czyli może tak być, że ktoś bardzo kocha, ale nie chce się wiązać, bo już ma 2 rozwody i w zasadzie nigdy się to nie udaje. Takie traumy jesteśmy w stanie odciąć jedynie odcinaniem i to jednocześnie polepszy związek, dlatego że odetnie tą całą otoczkę, tą całą skorupę, która mogła się poprzez życie po prostu przy osobie nawarstwić. Dlatego drugim sposobem na polepszenie relacji w związku jest odcięcie od negatywów. I tutaj bardzo dobrze służy nam czarna świeca. Czyli bierzemy czarną świecę, piszemy na niej imię i datę urodzenia naszego partnera. Chyba że widzimy, że my mamy ze sobą problem, wtedy piszemy swoje imię i datę urodzenia. I zapalając tę świecę, mówimy zaklęcie. Tych wszystkich, którzy nam wbrew, wiążesz, odcinasz, wyrzucasz precz. Przez siłę ognia i jego działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Powtórzę zaklęcie. Tych wszystkich, którzy nam wbrew, wiążesz, odcinasz, wyrzucasz precz. Przez siłę ognia i jego działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Czyli mamy tutaj odcinanie negatywów czarnej świecy. Ale właśnie, może się trzeba pozbyć obcych wpływów. Wpływu siostry, kolegów, matki, brata,
kobiety. Może tak. I tutaj stosujemy świecę fioletową w podobnej formie, czyli imię, datę urodzenia osoby, której rytuał dotyczy. I mówimy. Odcinam to, co przyplątane, co znane jest albo nieznane, co niszczy, więzi, związek psuje, co burzy, rwie i degraduje. Jeszcze raz. Odcinam to, co przyplątane, co znane jest albo nieznane, co niszczy więzi, związek psuje, co burzy, rwie i degraduje. Taka świeca, jedna i druga, czarna i fioletowa, powinny wypalić się do samego końca i resztki zakopujemy daleko od domu. Pamiętajcie, że w magii świec zawsze to, co jest dobre, może znajdować się koło nas, czyli te resztki mogą być w doniczce, po prostu. Natomiast jeżeli coś odcinamy i wyrzucamy, wyrzucamy to poza obręb naszej własności. Czyli nie zakopujemy w ogródku, który do nas należy, tylko idziemy do lasu, zakopujemy w lesie, dziękujemy za spełnienie rytuału i odwracamy się i już nas nie ma. Zapominamy o całym fakcie. I pamiętajcie, żeby nie analizować rytuału, nie sprawdzać, czy właśnie coś się zadzieje, czy już jest lepiej, czy zaraz będzie lepiej, czy już jest gorzej, dlatego że magia została zrobiona, magia będzie działała. Magii nie trzeba sprawdzać, zadziała w swoim czasie. No i czwartym takim sposobem jest sposób, który może nam mówić, można pomagać nie tylko przy takich relacjach partnerskich, ale relacjach na przykład rodzinnych. Bardzo często nie lubimy świąt, bo trzeba kogoś zaprosić, a z tą osobą się nie lubimy, albo trzeba gdzieś iść, a nie jest fajnie. Słuchajcie, tutaj pomagają na stole białe świece. Dwie białe świece. Oczywiście jak robimy kolację, to te białe świece są takim miłym urozmaiceniem, ale pamiętajcie, że magia jest po to, żeby ją wykorzystywać w każdym momencie i te świece również można w każdym momencie wykorzystywać. Stawiamy na stole dwie białe świece i one świetnie wypalą negatywną atmosferę. Zapalone dwie białe świece na stole powodują, że ten układ rodzinny, to wszystko, co się dzieje wokół, jest lżejszy, łatwiejszy, nie będą poruszane tematy o polityce, nie będą poruszane tematy o religii, czyli nie będzie o co się pokłócić. I tak samo, jeżeli chodzi o partnerstwo, dwie białe świece i kolacja, wcale nie z założeniem wielkiej rozmowy i ustalania pewnych kompromisów, może spowodować, że te rozmowy przebiegną tak, że coś zostanie ustalone. Także pamiętajcie o tych dwóch białych świecach na stole. No i piąty, już taki bardziej rytualny sposób. Rytuał świec różowych i czerwonych. Ustawiamy swój ołtarz, to już jest taki sposób dla bardziej zaawansowanych. Ustawiamy swój ołtarz. Oczywiście bierzemy tutaj symbolikę żywiołów, czyli ustawiamy na wschodzie kadzidło, na zachodzie wodę, na południu ogień, na północy ziemię. Prosimy żywioły o pomoc i bierzemy dwie różowe i dwie czerwone świece. Na jednej świecy różowej piszemy swoje imię, datę urodzenia, na drugiej świecy różowej imię i datę urodzenia partnera. To samo robimy z czerwonymi świecami, czyli na jednej czerwonej swoje imię i datę urodzenia, na drugiej imię i datę urodzenia partnera. I teraz bierzemy czerwoną nitkę i wiążemy ten cały czteropak na trzy supły. Mówiąc przy wiązaniu tych supłów, wzmacniam związek między X a Y na poziomie i wiążemy pierwszy supeł fizycznym, wiążemy drugi supeł psychicznym, wiążemy trzeci supeł emocjonalny. Tak związane świece zapalamy, świece wypalają się do końca. Te resztki można, nie wiem, kolekcjonować, to już ich nie trzeba wyrzucać. Natomiast zakopanie w ziemi zawsze uziemia nasze życzenie, czyli powoduje jego realizację. Takie pięć sposobów na polepszenie relacji partnerskich uważam, że jest godne zastosowania. Możecie wykorzystać któryś z nich, poczynając od tego najłatwiejszego i idąc dalej. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Dawajcie znać, relacjonujcie, jak to u Was przebiegało, jak paliły się świece, płomienie, jak to działa. Jestem też bardzo ciekawa, no właśnie, jak Wy sobie radzicie z tą magią sympatyczną.
Pamiętajcie, żeby być ze mną, możecie subskrybować, lajkować, to zawsze dodaje takiego powera człowiekowi, chce się więcej robić, także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, ja będę z Wami, będę Wam zamieszczała dużo różnych ciekawostek. Do zobaczenia, pa, pa.